Ceny ropy naftowej spadły drastycznie w ostatnich tygodniach w związku z rozszerzeniem się epidemii nowego koronawirusa w Chinach. Nowy koronawirus powoduje, że duża część fabryk w Chinach pozostaje zamknięta, ograniczony jest transport oraz ograniczona jest ilość lotów zarówno z Chin czy wewnątrz kraju, co powoduje, że największy importer ropy naftowej na świecie potrzebuje zdecydowanie mniej ropy. W tym momencie spekuluje się, że popyt w najbliższym czasie może być niższy nawet o 1 milion baryłek na dzień. Nie wydaje się to być zbyt dużo, natomiast powoduje to spadek cen ropy naftowej do najniższego poziomu od początku 2019 roku. W przypadku ropy WTI ceny spadły nawet poniżej 50 dolarów za baryłkę, natomiast w przypadku Brent były to poziomy 55 dolarów za baryłkę. Wobec tak drastycznych spadków cenowych OPEC zdecydował się na dodatkowe spotkanie, na którym mają być dyskutowane nowe możliwości przeciwdziałania tej sytuacji. Prawdopodobnie OPEC zdecyduje się na przedłużenie dodatkowych cięć produkcji do połowy roku, co może zatrzymać bardzo duże spadki, dalsze spadki na rynku ropy naftowej. Niemniej perspektywy gospodarcze w związku z epidemią koronawirusa znacząco obniżyły się, co powoduje, że w tym momencie będzie potrzeba większych cięć, aby doprowadzić do stałego odbicia na rynku ropy naftowej. Bez dodatkowych cięć ropa naftowa pozostanie w konsolidacji prawdopodobnie nieco powyżej 50 dolarów za baryłkę.